Poprawiłem to grę, którą trener zawsze mi wypominał, czyli grę defensywną, tak? Mówi, że do przodu jest wszystko dobrze, ale trzeba wracać, także na pewno miał rację, no bo teraz ta współczesna piłka jest taka, że trzeba się nabiegać, żeby wygrać mecz, trzeba po stracie piłki przede wszystkim jak najszybciej ją odebrać, także na treningach w Wiśle Kraków też to trenujemy i mam nadzieję, że przekonam trenera Smudę i na treningach, i przede wszystkim w meczu. Czy to doświadczenie bolesne, jakim było odpadnięcie z Ligi Mistrzów, choć byliście tak blisko, może w jakiś sposób zaprocentować, uczynić Cię lepszym zawodnikiem, silniejszym, bardziej doświadczonym? Na pewno gra z bardzo dobrymi piłkarzami, jakimi to był Apoel czy Litex Łowecz, którzy mają naprawdę bardzo dobrych zawodników, którzy grają w swoich kadrach, tak? Także miłe wspomnienia, szkoda, że nie awansowaliśmy, bo mieliśmy wielką szansę, no ale nie ma co się oszukiwać. Apoel w tym drugim meczu był zdecydowanie lepszą drużyną. Sam fakt, że jest tam tylko jeden Cypryjczyk, także to wszystko mówi za siebie. Wielka szkoda, no cóż, zostały nam europejskie puchary i musimy zwojować w tych pucharach jak najlepiej, żeby pokazać się zagranej przestrzeni. Jeszcze jedno pytanie takie, które pewnie nie chcesz słyszeć. O klubie? Tego, co się nie, jesteśmy na reprezentacji i nie rozmawiamy o klubie. Nie komentujesz generalnie tego, nie, którego wydał, które wydał klub, tak? Nie. Nie boisz się przywitania kibiców tutaj w Warszawie, bo wiesz, że ty w Polsce masz na stadionach przechlapane, tak kolokwialnie mówiąc. Życie. Każdy wie, że identyfikuje się z Wisłą Kraków. Kocham bardzo ten klub. A to, że kibice jak mnie przyjmą, czy dobrze, czy źle, to naprawdę nie ma to znaczenia. Najważniejsze, żebym wyszedł na boisko i zagrał jak najlepiej. Tu dobrze zostałeś przyjęty na powrót do tak, reprezentacji, cieszę się. Cieszę się, że koledzy z drużyny przyjęli mnie bardzo dobrze. Trenerzy tak samo. Cieszyli się, że przyjechałem. No i ja się też bardzo cieszę, że w kadrze panuje bardzo dobra atmosfera. Są bardzo dobrzy piłkarze i mogę się od nich dużo nauczyć.